będzie pochwalony Jezus Chrystus. 25 lipca to w liturgii Kościoła wspomnienie świętego Jakuba Apostoła. Tutaj w Brazylii, w Rio de Janeiro, to kolejny dzień Światowych Dni Młodzieży. Aż trudno uwierzyć, że kiedy młodzi przyjechali do brzegów Brazylii, do Rio de Janeiro, panował tutaj niesamowity upał i trzeba było używać konwencjonalnych olejków przeciwko poparzeniom słonecznym. Dzisiaj podstawowym wyposażeniem i w pakiet pielgrzyma wchodzi polar, kurtka przeciwdeszczowa i też różnego rodzaju płaszcze i peleryny przeciwdeszczowe. Nim otuleni są pielgrzymi i młodzi uczestniczący w 28 Światowych Dniach Młodzieży. Dzisiaj skupiają się wokół swoich pasterzy w kościołach wyznaczonych. Między innymi Polacy w jednym z pięciu kościołów, w kościele Matki Bożej La Salette, będą się gromadzili wokół swoich pasterzy. Dzisiaj również Ojciec Święty otrzyma klucze do bram miasta Rio de Janeiro, by móc spotkać się z młodymi już wieczorem na tej plaży, która jest tutaj za nami, którą Państwo możecie doskonale widzieć. Z reguły była ona skąpana promieniami słonecznymi. Dzisiaj skąpana jest mrzawką i rzęsistym deszczem, który bardzo często od dwóch dni tutaj pada, praktycznie non-stop. Jak można zauważyć, brzegów i wybrzeży plaży Copacabana, najsłynniejszej plaży chyba na świecie i w Brazylii, strzegą statki morskie, strzegą bezpieczeństwa. Podobnie jak przedwczoraj, tak dzisiaj zapełni się ona milionami pielgrzymów, młodych ludzi, którzy będą tutaj na tym brzegu i na tej plaży spotykali się z Chrystusem i będą wyrażali i dawali w roku wiary świadectwo swojej wiary. Dzisiaj również z nimi, tuż za nami, spotka się Ojciec Święty Franciszek, który będzie też z nimi uczestniczył w tym wielkim wydarzeniu, jakim są 28 Światowe Dni Młodzieży. Podczas tych Dni Młodzieży odbywają się również tak zwane targi powołaniowe. W jednym z punktów Brazylii, w jednym z parków jest przeznaczone specjalne miejsce, gdzie młodzi mogą przyjechać, skorzystać z sakramentu pojednania, mogą też porozmawiać, mogą zapoznać się z bogatą ofertą życia zakonnego i kapłańskiego, które proponuje Kościół, a ściślej mówiąc, proponuje Chrystus. Bądźcie ludźmi nadziei, idźcie na cały świat i nauczajcie. Te słowa rozbrzmiewają na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego i te słowa rozbrzmiewają w Rio de Janeiro, tutaj w Brazylii, gdzie tak bardzo potrzeba Chrystusa, który wszystkich wita i przygarnia jako najświętszy Odkupiciel.